Czytelnia w Audioteatrze. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa. Zapraszam do czytelni Audioteatru. Zaistniały takie sprzyjające okoliczności, że czytelnia, która od zawsze była moim autorskim programem, może zaistnieć w takiej oto wersji. Mam na myśli oczywiście wersję YouTube'ową. Pierwotnie jednak była to audycja radiowa, a jej pierwszy odcinek został wyemitowany ponad 20 lat temu na częstotliwości 88,8 FM w Łodzi, czyli na falach studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. No i to jest chyba najodpowiedniejszy moment, żeby Żaczkowi przesłać no, wielkiego, sympatycznego całusa. Mua. No i tak się później poskładało, że przez te dwie dekady z okładem audycja pojawiała się później na różnych częstotliwościach, w różnych rozgłośniach, pod różnymi tytułami, przechodziła w wiele zmian, jakiś metamorfos, ale zawsze traktowała w zasadzie o tym samym. O nowościach wydawniczych. I zabawna rzecz, pozwolę sobie ten jeden raz na pewną retrospekcję. Te 20 lat temu miałam w sobie tyle buty, tyle arogancji, takiej... Nabzdyczonej pewności siebie, że mnie się wydawało, że dysponuję autorytetem. Skąd ten autorytet, nie mam pojęcia. Prawdopodobnie takiej ra raczej wyimaginowany. W każdym razie sądziłam, że mam podstawy ku temu, żeby oceniać książki, oceniać autorów, ba, oceniać całe wydawnictwa. No cóż, przyznam, że takie bufonady są chyba właściwe ludziom w pewnym wieku, szczęśliwie. Niektórzy z wiekiem z tego wyrastają. Mam nadzieję, że tak się złożyło również i u mnie. Dlatego dziś, rozpoczynając ten youtube'owy cykl czytelni, mogę ze spokojnym sumieniem obiecać, że podczas tych naszych niedzielnych spotkań nie uświadczycie ocen, takich bezwzględnych ocen oraz krytyki sensum stricte. Zrobię co mogę natomiast, żeby o każdej książce opowiedzieć w taki sposób, żeby wpadła ona później w ręce takiego czytelnika, któremu rzeczywiście się spodoba. Jeszcze jedna rzecz, ta odsłona, odsłona youtube'owa ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Otóż po raz pierwszy mogę opowiadać o książkach, nie tyle o tych, co muszę, bo mi kazali, ale mogę wybrać książki, o których opowiadać chcę. Wolność, piękna rzecz, polecam. Zatem zaczynamy od wspomnienia fantastycznego wyjazdu z literaturą nie tyle w tle, co z literaturą na afiszu. I był to wyjazd do Płocka, gdzie dwa weekendy temu odbył się drugi festiwal Książki w Płocku, organizowany przez samowydawców.pl. Na to wydarzenie zaprosił mnie fantastyczny koleżka i pisarz w jednej osobie Max Dieter. No i tu jest z kolei miejsce na pozdrowienia właśnie dla Maxa. Max, dziękuję. Buziak. I oto, co mi się udało na tych targach upolować, książki będę pokazywać w takiej kolejności, w jakiej wpadały w moje ręce, żeby nie zostać posądzona o jakieś faworyzacje. W pierwszej kolejności Konrad Laskowski, Skolioza. Książka, która jest historią dwóch policjantów uwikłanych w pewne zabójstwo, tudzież uwikłanych, bądź sami chcą je rozwiązać, a rzekłabym, że to jedno z drugim się nieco splata. Tak czy inaczej, e, sprawę zagadkowego morderstwa mężczyźni rozwiązują w mieście Łodzi, co cieszy mnie bardzo, bo akurat tak się składa, że z, z miasta Łodzi pochodzę, co oznacza, że spodziewam się wyczytać w tej książce o znajomych sobie miejscach. Rzecz niesamowita dotycząca tej książki jest postawa naszego autora. I to, jak opowiadał o okolicznościach powstania tej książki, książka na targach pojawiła się z taką adnotacją, że cały dochód z tej książki, podczas tych targów, które Konrad uzyska, przeznaczy na powodzian. Chłopak z wielkim sercem, fantastycznie wygadany. Mam nadzieję, że czeka mnie fantastyczna przygoda. Jedziemy dalej. O Maxie już wspominałam, Max Dieter, fantastyczny koleś, a to jest fantastyczna książka Maxa, czyli Enceladus. Wybrałam właśnie tę pozycję z jego stoiska, ponieważ sama mam dużą słabość do takiego bardzo klasycznego podejścia do science fiction. Czy właśnie to dostanę? O tym się przekonam w najbliższych tygodniach. Max, jeszcze raz wielkie buziaki i podziękowania za to, że mnie zaprosiłeś na targi. Jedziemy dalej? Ho, Marek! Proszę bardzo, jeden z najbardziej niesamowitych gości, których poznałam podczas tych targów. Proszę bardzo, Marek Pastuszczak. Ta książka wkrótce doczeka się, jak sądzę, audiobooka, a wiem to, ponieważ audioteatr macza w tym palce. Tymczasem w moje ręce wpadła pierwsza część serii, seria Krew Feniksa, wróć, seria Siew pod tytuł Krew Feniksa. Młody, superzdolny człowiek, podobno, tak słyszałam od tych, którzy książkę już czytali. Ma wyjątkowe podejście do tematu. Jest to, jak to mówią, trochę coś innego. Czekam i nie mogę się doczekać, więc spinam się z wszystkimi tymi książkami, żeby dotrzeć do siebie, chociaż nie o wszystkich książkach jeszcze wspomniałam. Kolejna książka, która wpadła w moje ręce podczas tych e, targów, to. Twór Mateusza Rogalskiego. Panie Mateuszu, serdecznie dziękuję. I oto, zgodnie z tym, co jest napisane na tylnej okładce. Trzymam w rękach książkę, będącą pierwszą polską książką fantazy opartą na sesjach gier RPG. Czego się spodziewać tego jeszcze nie wiem, ale natychmiast po przeczytaniu tego jednego tylko zdania przypomniało mi się najwspanialsze chwile spędzone z serią Dragonlance, Margaret Weiss, Tracy Hickman. One właśnie tworzyły swoje bardzo długie tomiszcza, złożone z bardzo wielu części właśnie podczas gier RPG. Czy będzie zabawnie? Podobno humor jest czarny, tak, zapełnia, tak zapewniał mnie sam autor. Ja się nie mogę doczekać, jadę dalej. Ostatnia książka, która już została przeze mnie napoczęta, cudownie wydana. Do Czorta. Autor Kamil Prawucki. I ta książka Róż. Ta książka, o ile mi wiadomo, już pojawiła się w wersji audio, czy tak jest na pewno, dopytam przy okazji następnej audycji. Mam nadzieję ściągnąć na tę audycję kolejną właśnie Kamila, żeby o tym opowiedział. Złożyło się tak, że Kamil opowiadając o swojej książce, czaruje nie tylko treścią, ale również swoim własnym głosem. Dlatego przypuszczam, że sam autor wcielił się również w rolę lektora. Do Kamil Prabucki. Cudownie napisana, wiem to już, chociaż dopiero zaczęłam. Książka charakteryzuje się pięknym, dojrzałym, mądrym językiem. To jest rzadkość we współczesnej literaturze, ale więcej na temat tej książki opowiem przy okazji naszego kolejnego spotkania. I tak, książki, które przed chwilą Wam pokazałam, znajdą swoje miejsce w najbliższych tygodniach. W czytelni. Mam też nadzieję, że uda mi się przekonać autorów, żeby sami powiedzieli kilka słów na temat swojej twórczości, a to spotkanie kończę takim apelem, że oczywiście miło jest, każdemu jest miło. Jak się takie twory YouTubeowe poleca, wspiera, lajkuje, komentuje, to oczywiście można robić w tym przypadku. Instrukcję znajdziecie w opisie, trzeba tylko rozwinąć ten opis. Ale jeżeli naprawdę chcielibyście wesprzeć na przykład autora powieści, Kupcie jego książkę. Jeżeli chcielibyście wesprzeć audioteatr, posłuchajcie legalnie naszych słuchowisk i audiobooków, a są one dostępne na Legimi, Storytel, EmpiGo, a już wkrótce także w audiotece. Do zobaczenia kolejnym niedzielnym popołudniem. Karolina Bastkolasa. Czytelnia w audioteatrze.